Więcej nas łączy niż dzieli. To hasło doskonale podsumowuje Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, który obchodziliśmy 10 kwietnia. Uczniowie Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych Smici Gozda na ten wyjątkowy dzień przygotowali krótki, lecz bardzo pouczający spektakl teatralny. Nie należy przekreślać osoby niepełnosprawnej, ponieważ ma ona takie same prawa jak człowiek zdrowy. Mamo, spójrz tam, w wózku siedzi jakaś dziewczynka. Ona chyba nie nauczyła się jeszcze chodzić. Dorotko, nie patrz w tamtą stronę, tak nie wolno. Agatko, popatrz. Jacek, popatrz, to Agata z naszej klasy. Siedzi jak królowa. Na podwórku nikt mi nie chce. Trudno, nie to nie. Pójdę sobie świat daleki, mile albo dwie. Tam, gdzie oczy mnie poniosą, pójdę sobie sam. Chociaż jestem taki mały, radę sobie dam. Wstałaś już, Agatko? Trzeba iść do szkoły. Jak ci się spało? Męczyły mnie koszmary, słyszałam jakieś głosy. Widziałam tłum ludzi, dzieci i starszych. Wszyscy na mnie patrzyli. Te słowa były okropne. Agatko, to był tylko sen. Przecież wiesz, że są życzliwi ludzie na tej ziemi. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam was wszystkich, ale w szczególny sposób witam naszą Agatkę. Chciałam ogłosić, że Agata zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim turnieju szachowym. To już ostatni etap finałowy. Wcześniej Agatka musiała pokonać wielu mistrzów szachowych. Agatko, serdecznie ci gratuluję. Jak to, Agata? Przecież ona... Dlaczego nam nic nie powiedziałaś? Dlaczego się nie przyznałaś? A komu niby to miałam powiedzieć? Komu się przyznać? W tej klasie czuję się ostatnio bardzo samotna. Agata, tak mi głupio. Przecież wiesz, że bardzo cię lubię. Czy znów możemy siedzieć razem? Oczywiście, siadaj. Wiesz, Jolu, ta Agata to i mnie ciągle czymś zaskakuje. Ona jest niesamowita. Niedawno konkurs ortograficzny i pierwsze miejsce. Jak ona to robi? No jeszcze ciągle ci lekarze, szpitale, rehabilitacja. Agata jest wspaniała pod wieloma względami. Idę do niej pogadać. Ja też, czekaj. Dzisiaj jestem pięknym łabędziem, choć tak niedawno poniżanym wszędzie. Kopanym, wdrwianym, wyćmianym, przez nikogo niekochanym. Czyżbym tak bardzo się zmienił, czy to świat się zazielenił? Nieważnym jest przecież, jak ktoś wygląda, lecz co we wnętrzu kryje. Przecież nie ten jest dobry, kto piękny, lecz ten, kto mądrze żyje. Brzydki kaczorku, najdroższy, odrzuć na bok swe troski. I od dziś nieco odmieniony, wracaj w swe łabędzie strony, by ze swą nową rodziną cieszyć się życia każdą chwilą. Ciebie kocham mama i tato. Kochasz i za to, droga Agato. I choć nie chodzisz na własnych nogach, idziesz przez życie odważnie, śmiało, nigdy nie mówisz, że ci za mało. Ty rozwin swe skrzydła łabędzie, a dolecisz na nich wszędzie. Byłeś brzydki, byłeś dziwny, zawsze byłeś sam. Teraz wszystko się zmieniło i przyjaciół masz. Zawsze trzeba mieć nadzieję, nawet gdy jest źle. Kto marzenie w sercu nosi, ten nie podda się. Tuż po spektaklu nastąpiło przeozdobienie uschłego drzewa zielonymi listkami w kształcie dłoni, które miały symbolizować osoby i instytucje, które pomagają w funkcjonowaniu szkoły na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Kolejnym istotnym punktem wydarzenia był przemarsz wokół placu szkolnego. Na tabliczkach, które nieśli uczniowie, widniały napisy odzwierciedlające ich stosunek do osób niepełnosprawnych. Thank you.
Odbyła się również integracyjna zabawa dla wszystkich obecnych na wydarzeniu. Uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości podzielono na grupy. Każda z nich miała za zadanie stworzyć promień słoneczny, który na końcu został doczepiony do koła, tworząc z nim pełne słońce. Na zakończenie wydarzenia wszyscy chętni wzięli udział w przygotowanych torach przeszkód, zabawach i eksperymentach.